Dzień dobry, prezentacja, kolejna prezentacja magnetofonu. Tym razem jest to magnetofon kasetowy TIAC, jak to się w Polsce mówi, TIC, dość rzadki model A103. Solidna dosyć konstrukcja, produkowana na początku lat 80., to jest bodaj 81. rok. I prezentacja jest trochę na pożegnanie, bo noszę się z zamiarem sprzedaży tego magnetofonu, przynajmniej w momencie prezentowania. Model jest dosyć rzadki, przy czym trzeba przyznać solidnie skonstruowany, ale za to prosty. Klawiatura jeszcze jest mechaniczna. Jak słychać, gra absolutnie bez zarzutu. Z przodu typowe w tamtych latach gniazda osobne dla mikrofonu lewego i prawego. Bardzo ładne gałeczki pozwalające wysterować nagrywanie osobno dla każdego kanału. I prosty ręczny selektor. Można przełączyć bowiem źródło z tak zwanego line'a na mikrofon, ewentualnie na gniazdo typu DIN, takie charakterystyczne z pięcioma pinami, które jest z tyłu. Pewnie użytkownicy polskich sprzętów takie gniazda jeszcze pamiętają. Przełącznik prądu podkładu pomiędzy kasetami normalnymi i chromowymi. Obsługa innych kaset nie jest tutaj przewidziana, chociaż można odtwarzać kasety metalizowane, ale wyłącznie odtwarzać. Obok korekcja, która zmienia tylko i wyłącznie odtwarzanie, chodzi o zmianę charakterystyki stałej czasowej tej korekcji ze 120 dla kaset normalnych do 70 mikrosekund dla kaset chromowych i właśnie metalizowanych, jak również redukcja szumów Dolby B. Magnetofon ma duży silnik, duże metalowe koło zamachowe. W związku z tym jest dosyć solidnie skonstruowane przeniesienie napędu. Kapstan w momencie zatrzymania magnetofonu, co ciekawe, stoi. No można powiedzieć dziarski staruszek i nie głuchy wcale. Ja oczywiście jeszcze pokażę Wam, jak on odtwarza na różnych kasetach. Tu akurat jest założona kaseta Akai GX60 o dosyć wysokich parametrach. Ja w każdym razie te kasety lubiłem. Zwraca uwagę oczywiście design tego magnetofonu, bo naprawdę jest ładny. Konstrukcje TIAC-a wyglądały, trzeba to przyznać, różnie, natomiast ten jest bardzo charakterystyczny, bo jeszcze obok samej tej grafitowej obudowy mamy wskaźniki w charakterystycznym kolorze, bo podświetlane, uwaga, na zielono. Naprawdę uroczo to wygląda. Magnetofon jest w ogóle dosyć kolorowy, te gałeczki z możliwością zapamiętania poziomu, ponieważ ta obręcz plastikowa jest ruchoma. Również wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Magnetofon dosyć prosto się kalibruje. Ja oczywiście zajrzałem do środka, tam jest to wszystko bardzo ładnie opisane. I skalibrowanie prądu podkładu dla kaset chromowych i żelazowych dla każdego kanału osobno jest bardzo łatwo dostępne, no wręcz intuicyjnie. Ten magnetofon został skalibrowany pod przeciętne kasety żelazowe marki TDK czy Rax. Zresztą tutaj można wymieniać bardzo wiele prostych kaset. Ja tutaj przygotowałem oczywiście trzy kasety, bo zaprezentuję również, jak ten magnetofon nagrywa. Przewijanie. Dosyć szybkie. Zresztą magnetofony z tamtych lat, o ile oczywiście miały dobre
paski rzeczywiście potrafiły dosyć szybko kasety rozpędzić. Bardzo często przeniesienie napędu odbywało się tutaj za pomocą idlerów, a z idlerami po latach wiadomo co się dzieje, potrafią twardnieć niestety i trzeba taką rzecz zeszlifować, zregenerować, bo rzadko się udają wymienić. Natomiast ten model, jak się okazuje, przewija bardzo dobrze. Magnetofon ma autostop rozwiązany za pomocą prawdopodobnie rezystora. Ten rezystor, kiedy odbiera sygnał o tym, że taśma się zatrzymuje, wyłącza ją po mniej więcej 2 sekundach. W środku bardzo prosty układ, rolka dociskowa, która zresztą w tym modelu tutaj została przeze mnie delikatnie zeszlifowana, wyczyszczona. Będę oczywiście przed sprzedażą jeszcze ją na pewno mył. No i 2 głowice kasująca oraz uniwersalna, jeszcze oryginalne, a więc marki Tiak. Żeby nie było wątpliwości, to ja postaram się jeszcze pokazać odtwarzanie magnetofonu na różnych kasetach. Proszę bardzo, oto jest ścieżka dźwiękowa do filmu Psy 2. Film z roku 1994. Więc tak zwane kasety niebrandowe, bądź też jak ktoś mówi fabrycznie, czy oryginalnie nagrane, też mogą być całkiem ładnie odtworzone, jeśli są zadbane. Jeszcze fragment moich ulubionych setów ze strony devtechno.com. Tutaj akurat secik nagrany na ciekawej dosyć kasecie produkcji szwedzkiej marki Track. Rytmicznie, ciężko, siermiężnie i ponuro i bardzo technicznie, czyli właśnie tak jak lubię, chociaż rzeczywiście gusta bywają różne. W momencie odsłuchu kasety chromowej wypada już przełączyć przynajmniej korekcję, dlatego że prąd podkładu przełączacie przy nagrywaniu. Thank you.
to już remiksy Mobiego, niektóre niemal nie do poznania z płyty The Remixes z roku 2016. Na zakończenie tej krótkiej prezentacji pokażę Wam jeszcze, jak magnetofon nagrywa. Zrobimy, jak to zazwyczaj bywało, nagranie z magnetofonu. Załadujemy kasetę marki Maxell. Bardzo zwykła kaseta UR, ale tutaj akurat w wersji 120-minutowej. Resetuję licznik i uruchamiam gramofon. Żeby odsłuchać. Niektórzy dość mocno psioczą na te kasety UR firmy Maxell. Ja osobiście nie narzekam, poza tym, że ten staruszek radzi sobie z nimi całkiem przyzwoicie, co zresztą było słychać na załączonym obrazku. Dziękuję serdecznie za uwagę.